Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd przed Państwem. Zanim krótko zapowiem naszego dzisiejszego gościa, to chciałbym zaproszenie, czy właściwie zaproszenia trzy do Państwa wystosować na moje spotkanie autorskie w Warszawie już w poniedziałek 18 października o godzinie 19 w najlepszej księgarni na Żoliborzu. To spotkanie, z czego bardzo się cieszę, poprowadzi Mira Marcinów. No i będzie ono oczywiście związane z książką Ucieczka od bezradności. Jeśli mają Państwo ochotę, to zapraszam. Będzie mi bardzo miło się z Wami spotkać i na miejscu, i wirtualnie, bo będzie transmisja tego spotkania na Facebooku również. No i może ktoś, kto akurat nie był na przykład na premierze w Big Book Cafe albo nie dał rady wejść, no będzie miał ochotę się teraz pojawić. Zapraszam, będzie mi bardzo miło. Z kolei drugie zaproszenie kieruję do czytelniczek, czytelników, słuchaczek, słuchaczy z Łodzi. No bo właśnie w Łodzi w środę 20 października o godzinie 18 w księgarni Do Dzieła przy ulicy Pruchnika odbędzie się również spotkanie autorskie moje wokół Ucieczki od bezradności. Poprowadzi je, z czego też się bardzo, bardzo cieszę, Katarzyna de Lazari Radek, znakomita filozofka. Będziemy tam właśnie w tejże księgarni w środę w Łodzi o 18 rozmawiać. A na piątek 22 października zapraszam Państwa z kolei wieczorem do klubu komediowego. Tam klub komediowy, ta wspaniała, totalnie niesamowita i odjazdowa ekipa będzie improwizować do fragmentów Ucieczki od bezradności, które tam na żywo wykonam na miejscu. Ja dokonam wyboru kilku fragmentów, a ludzie z klubu komediowego będą odgrywali sceny improwizacji. Już parę miesięcy temu taki spektakl się odbył przy okazji książki Co robić przed końcem świata. Przyznam, że fantastyczne były te sceny po prostu i mnóstwo było zabawy wokół tego. Więc myślę, że i ten wieczór w klubie komediowym, klubie Rakieta w Warszawie, będzie niezapomniany. Bilety są dostępne na Facebooku, na stronie internetowej klubu komediowego, wystarczy po prostu znaleźć ten profil klub komediowy i jest też wydarzenie na Facebooku, są wydarzenia do wszystkich tych trzech spotkań, o których mówię, więc mogą Państwo też tam te wydarzenia bez problemu odnaleźć. No dobrze, profesor Tadeusz Bartoś będzie naszym gościem, znany już Państwu dobrze z anteny Skądinąd, jeśli można użyć takiego określenia. Nowa książka profesora Tadeusza Bartosia, Upadek niemożliwy, właśnie się ukazała nakładem wydawnictwa Pasaże. O niektórych esejach w tej książce pomieszczonych rozmawiamy, a tak naprawdę rozmawiamy o filozofii, o rzeczywistości i o tym, jak można przy użyciu narzędzi filozoficznych różne sprawy rozumieć i analizować. Między innymi disco polo stanie się jednym z głównych wątków naszej rozmowy. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, co też takiego filozofia mówi na temat disco polo, no to zachęcam do wysłuchania tej rozmowy. No i oczywiście zachęcam do wspierania tego podcastu za pośrednictwem Patronite www.patronite.pl/skandinad. Albo na mojej stronie internetowej www.stawiszynski.org. Tam są narzędzia do wykupowania subskrypcji i do tego oczywiście zachęcam nieustająco. No dobrze, profesor Tadeusz Bartoś przed Państwem. Profesor Tadeusz Bartoś, dobrze już Państwu znany, gości po raz kolejny w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A spotykamy się z okazji publikacji Twojej nowej książki, książki pod tytułem Upadek niemożliwy, eseje filozoficzne, która się właśnie ukazała nakładem wydawnictwa Pasaże. Zdecydowanie Państwu tę książkę rekomenduję, zresztą myślę, że po tej rozmowie wszyscy od razu będą chcieli ją kupić i przeczytać, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, bo i to jest właściwie moje pierwsze pytanie. Pytanie, a zarazem pewna teza, którą ci poddaję pod dyskusję. Mam wrażenie mianowicie, że takie
rdzenne znaczenie tego, co to znaczy uprawiać filozofię. Przywracasz w ogóle od wielu lat w różnych swoich publikacjach i ta książka jest właśnie tego przykładem i wcieleniem. Tutaj mierzysz się z problemami filozoficznymi bardzo klasycznymi, nie w sposób taki standardowy, polegający na wymienianiu różnych stanowisk filozoficznych, które w danej sprawie były kiedyś sformułowane, tylko w taki sposób, że się próbujesz z tą żywą materią fundamentalnych, uniwersalnych pytań filozoficznych zmierzyć na swój sposób. I to mi się wydaje po pierwsze niezwykle interesujące i inspirujące, bo ta książka taka jest, a po drugie wydaje mi się to jednak rzadkość w dzisiejszym filozoficznym piśmiennictwie. Jest iluś autorów, którzy oczywiście w ten sposób filozofię, właściwą filozofię uprawiają, ale myślę, że w dużym stopniu współczesne piśmiennictwo filozoficzne polega po prostu na takiej erudycyjnej pracy historiofilozoficznej, na takim odmienianiu przez różne przypadki tych wielkich nazwisk, wielkich stanowisk. Tymczasem tutaj, no właśnie, chwycić próbujesz za samo sedno. Mierzysz się z takimi sprawami jak dobro, zło. Te pytania są absolutnie wieczne, fundamentalne i zawsze jakoś w filozofii próbowano na nie odpowiadać. Ty to robisz po swojemu. No to jednak jest komplement, jakby nie spojrzeć. Pewnie, oczywiście. Co ja mogę powiedzieć w tej materii? Rzeczywiście jest tak, że filozoficzne prace, które polegają na tym, że po raz kolejny streszcza się, co uważam na temat Kant, co uważał Hegel, Nietzsche, Heidegger, taka sprawozdawczość, no ona jest dosyć jałowa. Jest jakimś przekroczeniem takiego Rubikonu bycia jakimś takim po prostu aspirującym do zajmowania się filozofią. No, kiedyś trzeba pisać te prace, w których się streszcza poglądy innych filozofów. Jest jakimś przekroczeniem Rubikonu pewna samodzielność rzeczywiście w myśleniu, ale już takiego no, myśleniu już kogoś, kto jakoś tam no, ma ten warsztat. Ja tu sobie świadectwa wystawiać nie będę w tej materii, no ale jest to w każdym zawodzie. Jest ktoś, kto aspiruje, później jest już kimś, kto umie naprawiać buty, troszeczkę coś zrobić, a później umie sam szyć albo projektować. To jest jakby inny etap tego samego zawodu. W historii filozofii mieliśmy tego typu sytuacje bardzo często. Mamy Platona, który samodzielnie komponuje utwory, a przecież on opiera się na całej wielkiej tradycji literackiej, kulturowej, teatralnej, filozoficznej V wieku i w IV wieku komponuje z tej bogatej materii ateńskiej kultury poprzedniego wieku dyskusje, rozmowy i prowadzą Grecy wtedy otwarte dyskusje publiczne. Ta metoda otwartej publicznej dyskusji gdzieś podupada jeszcze przed pierwszy wiek przed naszą erą i w szkole ateńskiej także praca filozoficzna polega na czytaniu tekstów i komentowaniu. Więc to zawsze jest pewien, w historii filozofii zawsze jest pewien taki moment, w którym no cóż, no zobaczmy co tam powiedział Platon, zobaczmy co powiedział Arystoteles, przeczytajmy i powtarzajmy studentom. Chociaż wykład historii filozofii jest niezbędnym wprowadzeniem, tego nie kwestionuję. No podobnie w średniowieczu, gdy mamy na przykład Tomasza Zakwinu, którym się zajmowałem, no to też jest komentarz ad literam, zdanie po zdaniu do tekstów filozoficznych i religijnych. No ale mamy też samodzielne traktaty, samodzielne studia, więc i samodzielne układanie pewnych rzeczy. Więc to jest normalny tryb pracy filozoficznej. Mamy Kanta przed rewolucją kopernikańską i Kanta krytycznego. Ten wcześniejszy, młody Kant, no on wykładał poglądy innych filozofów. Były podręczniki z ontologii, to wykładał ontologię, były z filozofii przyrody, wykładał filozofię przyrody. A później właśnie coś się stało i zaczął ujmować te same rzeczy w sposób krytyczny, samodzielny, własnym językiem. Taki to jest los filozofa i nie tylko. A powiedz, jak ty właściwie widzisz rolę filozofa, czy rolę filozofii?
No bo dużo takich oczywiście w ostatnim półwieczu zwłaszcza było poglądów i głosów, że filozofia już nic do powiedzenia specyficznego, autonomicznego o rzeczywistości nie ma, że różne inne szczegółowe dyscypliny nauki, humanistyki, to pole, które niegdyś filozofia zajmowała, przejęły i że ona jako taka już w zasadzie nic o świecie powiedzieć nie może. To znaczy nie może nic dodać do pewnej wiedzy, którą o świecie już mamy i którą pozyskuje się narzędziami rodem z innych dyscyplin, że innymi słowy filozofia się już skończyła, zdetronizowana została, że jest jakimś takim antykwarycznym zajęciem właśnie, które w gruncie rzeczy nic tutaj, w nic nas nowego i wartościowego wyposażyć nie może. No sam fakt, że ty uprawiasz filozofię właśnie w taki sposób, o jakim powiedziałem wcześniej, już przeczy temu twierdzeniu i wskazuje, że najprawdopodobniej się z nim nie zgadzasz, ale no właśnie, co takiego istotnego, specyficznego, nieredukowalnego do innych dyscyplin, do innych perspektyw wnosi do naszego myślenia, do naszej refleksji o rzeczywistości i o nas samych filozofia? No, o samej filozofii, tak jak ja ją widzę, można powiedzieć tyle, że ona próbuje wychwycić pewne, tutaj jest, trzeba by dobrać słowa, a ze słowami jest krucho, pewne prawidłowości, które nie mają charakteru przyrodniczego, nie mają charakteru myślowego, ale chodzi o to, że istnieje pewien rodzaj takiego uogólnionego spojrzenia, który jest charakterystyczny dla filozofii. To jest jeden z rodzajów rozumienia filozofii, mianowicie ona sobie może spoglądać na różne dyscypliny szczegółowe i wyciągać pewne uogólnione wnioski, czy też stawiać jakieś hipotezy, które później mogą być także dla tych badaczy nauk szczegółowych atrakcyjne. Trzeba pamiętać, że badacze w naukach szczegółowych, powiedzmy jakiejś psychologii behawioralnej, czy socjologii takiej czy siakiej, czy historii, oni są w pewnym sensie, czy fizyki także nawet, oni są w gigantycznym kłopocie, ponieważ ich metodologia nakazuje im bardzo zawężać perspektywy. Po prostu badają bardzo szczegółowo jakieś krótkie odcinki rzeczywistości. To ma się złożyć na większą całość. No więc to jest jedna z koncepcji filozofii, taka Max Scheler to proponował, przyglądanie się różnym wynikom badań, na przykład na temat człowieka i tworzenie antropologii filozoficznej. Filozofia została zdetronizowana rzeczywiście, ale to jest widoczne z perspektywy historycznej. No jeszcze do XIX wieku wydziały nauk, to były wydziały filozofii, tam mieliśmy podwydziały, czy instytuty fizyki, chemii i tak dalej. Wszystko było w ramach filozofii. Filozofia to była wiedza o świecie. Dziś te wszystkie wydziały się zautonomizowały, mają własną potężną strukturę i o wiele większe pole badań, a filozofowie pozostali, niektórzy, no, zajmując się różnymi dyscyplinami. Mamy język, mamy patrzenie na język inaczej niż językoznawcy, patrzenie na przyrodę inaczej niż fizycy i tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o to, co jest w filozofii oryginalne, ciekawe, twórcze, ciągle ważne, no to powiedzmy tak, no ale jest taka grupa filozofów, którzy stawiają pewne pytania, którzy drążą pewne zagadnienia i ich oddziaływanie, nawet gdyby to była zamieszka przeszłość, jest ciągle silne. Taki, możemy konstatować taki fakt. Oddziaływanie Platona, potężne oddziaływanie, nawet go się nie widzi, Arystotelesa z całą paradygmatem racjonalności, no to on jest zaaplikowany i nigdy nie będzie. Nie da się go wyjąć z cywilizacji zachodniej, więc... ale także w nowożytności oddziaływanie Fryderyka Nietzschego, no i ewentualne przyszłe oddziaływanie, recepcja Martina Heideggera. To są tacy filozofowie, w których stronę ja sam spoglądam.
No chodzi o oryginalność, o odmienność spojrzenia. Filozofia dziś szuka, no, konstatujemy taką jedną rzecz. Ludzie myślą schematami, ludzie myślą nawykowo, ludzie myślą stadnie. Dotyczy to także naukowców, w naukach szczegółowych. Jest projekt badawczy, według tego schematu my to robimy, przeprowadzamy te badania, opublikujemy wyniki. No i jest coś, czy to jest taka technika działalności badawczej. No ale można spróbować jakby myśleć przeciwko. Oczywiście to może być takie głupkowate, naiwne, bezczelne, ale są tacy właśnie filozofowie, którzy spoglądają, próbują spojrzeć inaczej, troszkę jakby z innej perspektywy. I to jest ewentualna przyszłość filozofii. Jeśli chodzi o odbiór, czyli o publiczność, no to znów mamy, tak jak nie wiem, w publiczność i odbiór fizyki kwantowej. Jaka jest publiczność tego? Jest grupa ludzi, która wie, o co chodzi, bo umie to liczyć. Jest część popularyzatorów, którzy coś rozumieją, coś nie rozumieją, przekładają to choćby na język filozoficzny, na inne kategorie, no żeby jakieś ludzie się dowiedzieli więcej, o co chodzi. Są ci, którzy na tej podstawie budują urządzenia, więc wszyscy mamy dostęp do wyników badań fizycznych, ponieważ używamy urządzeń, które to zakładają. No i jest taka grupa ludzi, która nic z tego nie rozumie. W filozofii będzie podobnie, to znaczy pewien taki zaawansowane badania filozoficzne, no one są dostępne tylko do jakiejś grupy ludzi, którzy coś z tego widzą. Jest popularyzacja, no i jest później wykład szkolny, tak fizyki, jak filozofii. Więc na różnych poziomach to oddziałuje. No ty się tutaj mierzysz, tak jak powiedziałem na początku, z różnymi bardzo klasycznymi, fundamentalnymi pytaniami filozoficznymi, pytaniami o zło, o miłość, specyficzną miłość ojczyzny, także pojęcie patriotyzmu tutaj na różne sposoby zresztą analizujesz w tej książce, między innymi. Życie, zło i dobro to w ogóle tytuły tych poszczególnych części, z których twoja książka się składa. No ale tutaj mamy zarazem tematykę niezwykle poważną, niezwykle taką metafizycznie angażującą, powiedziałbym. Na przykład tematyce Shoah poświęcasz kilka esejów w tej książce obecnych. Natomiast z drugiej strony mamy też teksty, które dotykają albo w sensie przedmiotu, albo w sensie formy, no już takich spraw, powiedziałbym, nie kojarzących się bezpośrednio z czymś patetyczno poważnym. Myślę o tym eseju na temat disco polo, nad którym chciałbym się przez moment zatrzymać, bo on jest bardzo ciekawy. Myśmy zresztą kiedyś wokół disco polo przeprowadzili taką rozmowę w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Pamiętam, że ogromnym zainteresowaniem publiczności ta tematyka się cieszyła i twoja analiza brawurowa, filozoficzna disco polo przy użyciu kategorii pojęciowych wypracowanych przez Martina Heideggera była bardzo, bardzo entuzjastycznie odbierana. Z drugiej strony na końcu w formie apendyksu dołączasz, no właśnie, odnaleziony przez ciebie tekst niejakiego Jana Pawła Wyszyńskiego, Traktat o wielkości Polski, który to tekst opatrujesz komentarzem, który jest taką, powiedziałbym, mocno pastiszową formą. Powiedz trochę o tym kontrapunkcie, to znaczy o tym zderzeniu rzeczy poważnych i niepoważnych, tak to nazwijmy w tej książce, z jednej strony, no a z drugiej strony za moment jeszcze o to disco polo cię dopytam. Tak, no rzeczywiście odnośnie tego pierwszej kwestii, którą poruszyłeś dotyczącej na przykład patriotyzmu, to jest tu kilka tekstów, które są jakby, do których jakby zostałem jakby skłoniony, poruszony do napisania, mając taką zwykłą obserwację, że ludzie używają pojęć w sposób nieczytelny, niejasny, nieostry. Mówią o patriotyzmie, nacjonalizmie. Krótko mówiąc, chciałem pewne pojęcia właśnie takie jak antyamerykanizm, antypolonizm, antysyjny, anty
antysemityzm, patriotyzm, nacjonalizm. To są analizy właściwie szkolne, w których przyglądam się zakresowi znaczenia pojęcia. Nazwy mają swoje zakresy, do czegoś się odnoszą i tutaj to jest jakby taka robota zupełnie porządkująca. Zamysł tej książki był taki, żeby to, czym jest pierwsza część tej książki zatytułowana Życie, później Zło, Dobro, no żeby pokazać, czy żeby zderzyć ze sobą bardzo różne wymiary życia. Mamy śmierć i tragedię, ale mamy też zabawę, taniec, zabawę, wesołość. I to jest ludzkie życie, nie tylko jedna jej część. I tak skonstruowałem ten zbiór tekstów, który powstawał przecież w różnych przez ostatnie kilka lat. No i jednym z tych tematów właśnie jest zabawy, to znaczy prawa na przykład do zabawy, do wesołości, prawa do zabawy na własny pomysł, na własny sposób. To jest kwestia kultury disco polo. Tak jak mówiłeś, będziemy jeszcze o tym rozmawiać. No i ostatni ten traktat. Tutaj zbyt wiele powiedzieć nie mogę, bo tam jest troszeczkę tajemnic dookoła tego. No ba. Wyjawnić wszystkiego nie mogę. Tajemniczy autor, tajemniczy tekst. Jan Paweł Wyszyński też bardzo szczególnie się nazywa autor tego tekstu. No więc właśnie, tutaj jakby jest takie połączenie dwóch postaci w tym tytule. Z moich analiz tego tekstu wynika, to piszę tam w komentarzu, że to jest podróbka jakaś. Ktoś się podszywał pod to. No jest to taki traktat o wielkości Polski. I gdyby czytać ten tekst, to on... I mi się wydaje, że to jest ważne w filozofii i w ogóle w myśleniu, żeby pewne rzeczy wypowiedzieć. Jeśli mamy taki... Ten tekst dobrze to oddaje. Znaczy wypowiada pewne jakby niedopowiedziane rzeczy. I tutaj widzimy u tego autora, że on chce czerpać dumę z tej wielkiej Polski i jakby szuka jakichś korzeni, mitologicznych korzeni. Można się tu o jakiejś prasłowiańskości, że u początku wszystkiego właściwie była ta słowiańskość czy polskość. To jakby jest jakby dopowiedziane coś, co gdzieś tam nawet u najtwardszych nacjonalistów, w sensie patriotów, czy jak ich zwał, czyli tych kochających ojczyznę, nawet oni tego nie mówią wprost, więc tutaj ten anonimowy tekst, on to jakby dopowiada. I to jest ciekawe, mi się to podoba, to jest ciekawe jakby, no tak do końca, bo wtedy widzimy ten ruch absolutyzacji. Jeśli gdzieś u początku wszystkiego, gdzieś może właśnie u początku rzeczywistości był idea prapolskości, no to wtedy jesteśmy w domu, że wszystko z tego jakby wynika, wszystko z tego. To są oczywiście kategorie, czy też schematy myślowe, filozoficzno-mitologiczne, związane właśnie z jakimś początkiem wszystkiego, czy to będzie kreacjonizm chrześcijański, czy jakieś mitologie wcześniejsze, babilońskie, czy inne, to jakby mniej znaczące. Ale to, co mnie interesuje w tym tekście, to jest ta potrzeba ludzi, takiego właśnie dopowiedzenia, że gdzieś wszystko wypływa z tego pierwotnego źródła, a my nie tylko, że mamy do niego dostęp, ale może nawet uprzywilejowany dostęp, że gdzieś tam u początków tego źródła są nasze ślady nas, Polaków, wielkich Polaków. To jest taka mitologia, ona jest ciekawa pod względem, no powiedzmy ogólnie antropologicznym. Poznajemy człowieka z jego niespełnieniami, z jego ambicjami. One jak są niespełnienia, to można różnie na ten temat mówić, można to spsychologizować, poddawać terapii, ale można też po prostu obserwować to kulturowo, jako takie ślady tych znaków kulturowych, właśnie które pozwalają nam lepiej funkcjonalność ludzi w ogóle zrozumieć.
No, w ogóle powiedziałbym, że mit, wyobraźnia, mitologia to jest taki wątek, który bardzo często się tutaj w twoich esejach przewija. Zwracasz uwagę na istotność wyobraźni i istotność mitu, na obecność mitu, jak to w tytule kiedyś swojego bardzo ciekawego eseju wyraził Leszek Kołakowski. I w tym sensie ci autorzy, którzy są tobie bliscy, jak Nietzsche i Heidegger na przykład, to są autorzy, którzy nie wpisują się, czy wpisują się w nurt filozofii nieanalitycznej, w nurt filozofii, która akcentuje to, co w człowieku właśnie irracjonalne, to co gdzieś poza polem świadomości, to co być może czasami bardziej obrazowe niż pojęciowe. Tutaj też James Hillman powraca kilkukrotnie, również autor, który na ważność i istotność wyobraźni zwracał uwagę. I to jest bardzo ciekawy klucz do analizy różnych fenomenów kulturowych i do mierzenia się z różnymi filozoficznymi pytaniami, no bo często właśnie, myślę, mamy tendencję do takiego nadmiarowego racjonalizowania istoty ludzkiej, to znaczy do widzenia jej jako właśnie kierującej się wyłącznie racjonalnością i ewentualnie w tych momentach, w których robi coś niezrozumiałego albo coś z pewnej perspektywy absurdalnego, no to sprzeniewierzającej się tej racjonalności. Tymczasem to podłoże mityczno-wyobrażeniowe, które nas popycha w różne strony, czasami ciemne strony, wydaje się być bardzo właśnie istotne w tej perspektywie, którą budujesz. Na to często zwracasz uwagę. Tak, no tego Jamesa Hillmana to mam od ciebie, w tym sensie, że kiedyś rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Tak. I ty mi na niego zwróciłeś uwagę i rzeczywiście on stanowił taki pewien wyłom w moim myśleniu, bo ktoś, kto jest kształtowany w filozofii, w duchu filozofii, nie wiem, Szkoły Włosko-Warszawskiej, filozofii logicznej, analitycznej Tomasza Zakwinu, no to ma pewną formację z tym związaną. Natomiast ja nigdy nie byłem zamknięty w tym świecie, więc i przyglądałem się innym filozofom, właśnie Heideggerowi, Nietzschemu czy innym. Oni się stali bardzo ważni dla ciebie w ostatnich latach, prawda? Bo też w Klątwie Parmenidesa, w twojej poprzedniej książce, która się w pandemii ukazała już nakładem wydawnictwa PWN, znakomitej zresztą, też stanowiącej taki zbiór filozoficznych esejów, też ci autorzy się bardzo często pojawiają. Oni się stali dla ciebie jakoś ważni. Tak, no ja dziś teraz prowadzę dwa seminaria w Studium Filozofii i Historii Idei, bo jestem wtedy seminarium z Nietzschego i lektury Heideggera, więc to jest coś, nad czym na bieżąco pracuję i rzeczywiście jest to dla mnie źródło takiej inspiracji do myślenia. Jeśli chodzi, no można by o tym mówić oczywiście, o tym takim ważnym etapie, momencie, w którym Nietzsche się pojawił, w jaki sposób on w swojej takiej nonkonformizmie zmusza nas do refleksji, czyli wybija z pewnych nawyków myślowych. No nie wiem, gdy on zaczyna poza dobrem i złem, zaczyna się pytać, wola prawdy, cóż tu takiego, czemu my tak do tej prawdy dążymy, a czemu raczej może nie do fałszu, no to do dziś chyba wybija z nawyku myślowego. I tu nie chodzi o zmianę poglądów, tylko chodzi o początek myślenia w ogóle. A myślenie to jest refleksja, to nie jest wygłaszanie stanowiska, tylko zastanawianie się nad tym, jak to jest z człowiekiem, że tak bardzo, co nim powoduje, że tak bardzo potrzebuje. I tak otwarty, dosyć aforystyczny sposób mówienia Friedricha Nietzschego powoduje, że są różne kierunki podążania za nim, no znacząca część, także Heidegger, ale filozofowie francuscy drugiej połowy XX wieku, te wszystkie najlepsze nazwiska, oni sobie właśnie upatrzyli między innymi za źródło inspiracji Nietzschego, więc to nie jest bez znaczenia. I Heideggera też. Więc no jeśli chodzi o wyobraźnię, to śmierć wyobraźni, Max Weber mówił o odczarowaniu świata.
No to sytuacja jest z mojego punktu widzenia w tym momencie dosyć taka kłopotliwa. W tym sensie, że pomysł pod tytułem wskrzeszanie dawnego świata, czyli mamy odczarowanie, no to zaczarujmy go z powrotem. No jest ciekawy, ale wymagałby zastanowienia się. Hillman podaje tę książkę Philosophy als ob, czyli filozofia jakby bogowie istnieli, czyli próbujmy fantazjować, pomyślmy o świecie, w którym Zeus jest aktywny i Apollo i tak dalej, żeby poszerzyć, to ja to rozumiem, poszerzyć ten horyzont, ponieważ wśród racjonalizmów, które nami rządzą, no jeden z tych racjonalizmów jest taki krytyczny. Odrzucasz wszystkie zabobony, odrzucasz wszystkie. No i to ja nawet rozumiem, że trzeba odrzucać zabobony, ale to powoduje, taka masowość takiego cięcia powoduje, że ludzie nie mogą, nie chcą, mają wewnętrzny nakaz kulturowy, nakaz, zakaz fantazjowania. Fantazjowanie już nie wiadomo czym jest. Więc trzeba pamiętać, no tu zaraz... jeszcze jest ten wątek, wiesz, związany z tym, że powrót do takiego przeżywania czy doświadczania świata w tym module tak jakby właśnie, czyli uruchomienie wyobraźni, ale nie w tym literalnym trybie, że traktujemy mitologię jak opowieść dosłowną o rzeczywistości albo że różne własne wyobrażenia czy fantazje rozumiemy jako literalnie istniejące, tak jak w wyobraźni czy w tym modusie widzenia świata religijnym, że to ma też pewną funkcję psychologiczną, to znaczy tu się mówi, no zobaczcie, jesteśmy tacy racjonalni, nastawiamy się właśnie na intelekt, na to, żeby poznawać rzeczywistość za pomocą tych racjonalnych narzędzi. Człowieka chcemy zrozumieć właśnie przy pomocy tych kategorii. Tymczasem on ciągle robi rzeczy jakieś zupełnie z tej perspektywy absurdalne. Albo nas samych trapią jakieś problemy, symptomy, jakieś irracjonalne lęki, jakieś dziwne myśli, jakieś przymusy, kompulsje, depresje nas ogarniają ciężkie. Coś takiego się z nami dzieje, co ciągle nam pokazuje, że ta racjonalność nasza, to nasze ja, o którym sądzimy, że jest właśnie takie przewidywalne, same dla siebie przejrzyste i tak dalej, że ono po prostu nie radzi sobie z tym, co się dzieje i że nie jest wszystkim, że jest jeszcze jakaś inna rzeczywistość, która na nie oddziałuje, więc uruchomienie tej perspektywy wyobrażeniowo-mitologicznej służy także temu, w cudzysłowie, żeby jakoś dojść do ładu z tą rzeczywistością, która się wdziera przez te flanki racjonalizmu i która i tak rozsadza tą naszą racjonalność, choćbyśmy nawet byli do niej niezwykle mocno przywiązani. Więc zaczynamy sięgać po mitologię po to, żeby lepiej rozumieć nasze doświadczenie, żeby ono się stało bardziej czytelne dla nas, żeby przestały nas te demony tak szarpać i tak dręczyć, no bo jak uznamy ich pewną realność i jak zaczniemy z nimi w jakiś sposób wchodzić w interakcję, no to one przestaną nas tak rozsadzać właśnie. To jest w gruncie rzeczy takie freudowskie postawienie sprawy, tylko trochę poszerzone. Tak, no i wobec tego można postawić pewne pytania i kwestie, mianowicie racjonalność w takim, oczywiście ona ma różne wymiary, ale jednym z takich aspektów racjonalności jest ten aspekt organizacyjny i dyscyplinujący, czyli racjonalność, zwłaszcza tych dużych mas cywilizacji, tam mamy racjonalność prawną, podporządkowanie prawne i tak dalej, te systemy, co komu się należy, za co, więc one są słuszne, bo bez niego cywilizacje by się rozpadły, byłyby w chaosie. Niemniej jednak one nie są naturalne dla psychiki, czy też dla wyobraźni, dla świata ludzkiego, są czymś dodatkowym. I teraz ten nawyk rozwiązywania problemów, bo prawo, problemy, które powstają, nie wiem, z zaopatrzeniem w Anglii dziś i tak dalej, jakikolwiek, to są wszystko kwestie techniczne. I teraz paradoksalnie ten nastawienie, jest problem, musimy go rozwiązać, przenosi się też na sferę człowieka.
I my możemy, dlatego taka moja, moje zastanowienie się nad tym, możemy postawić teraz w techniczny sposób problem. Jest problem, że myślenie ludzkie stało się zbyt techniczne, zanikła wyobraźnia. Musimy to rozwiązać, ten problem, i możemy teraz to aplikujemy czy tamto. Ten sposób myślenia to jest egzemplifikacja tego, co proponuje, nad czym zastanawia się Martin Heidegger. Właśnie nad tym technicznym nastawieniem, że my już mamy tak to paradygmatycznie włączone, że my nie umiemy żyć w interakcji ze światem, tylko umiemy rozwiązywać problemy. My nie umiemy żyć, tylko umiemy stawiać sobie zadania i do nich dążyć i tak dalej. Więc natomiast ten sposób po prostu innego bycia człowieka w świecie, takiego niewydzielonego ze świata i zadaniowanego, no jest zapomnianym sposobem bycia, więc i sam Heidegger raczej o to pyta, niż daje jakiekolwiek instrukcje czy odpowiedzi, ponieważ dominuje ten paradygmat. Paradygmat racjonalistyczny oznacza także zadaniowanie, zadaniowość. Są problemy psychiczne, no to musimy je rozwiązać, mamy sposoby na rozwiązanie ich. Ja tu nie mówię, że to krytykuję, tylko chodzi o tą cywilizację, w której jesteśmy. Mamy takie sposoby medyczne, mamy terapeutyczne, możemy to zalecić i tak dalej. Na wakacje się jeździć, żeby lepiej pracować. Wszystko jest ztechnicyzowane i tak ustawione. I to oczywiście powoduje zanik wyobraźni. Wyobraźnia no jest, dziś już jest tylko taką zabawą dzieci, jest fantazjowaniem, jest oderwaniem od rzeczywistości naszej cywilizacji. Jak ktoś przyjmuje istnienie jakichś bytów, czy też, nie wiem, rozmawiałby ze swoim duchem wewnętrznym, to wtedy zastanawiamy się odruchowo, jaki jest stan zaawansowania choroby, bo mamy ten paradygmat taki, że od razu widzimy to jako problem medyczny, i ten problem przecież polega przede wszystkim na tym, że daleko posuwająca się choroba powoduje uciążliwość tego osobnika, on przestaje być funkcjonalny, przestaje chodzić do pracy, więc w dużej mierze system ten zdrowotny naszej cywilizacji polega na tym, żeby uruchomić jednostki do funkcjonalności, to znaczy, żeby ona mniej więcej sama wydawała jakąś energię na utrzymanie siebie i na zorganizowanie siebie, żeby nie było tak, że potrzeba 10 osób do funkcjonowania jednej osoby, bo to po prostu się nie sprawdzi, jak będzie zbyt wielu chętnych do tego typu właśnie. Więc musimy przywrócić kogoś do funkcjonalności w grupie. To jest też techniczne podejście. To, co ja mówię w tym momencie, może być odbierane, bo taką mamy tendencję w naszej kulturze, jako wyroki stawiane kulturze, jako takie uparte twierdzenie co do czegoś. Natomiast ja wolałbym, żeby po prostu to widzieć jakoś, żeby tą perspektywę zwracać na nią uwagę, że ona też istnieje jako jeden z alternatywnych spojrzeń, nieostatecznych, czyli raczej jako nową doktrynę. Filozofia często ujmuje się w postaci doktryn filozoficznych, co jest pomyleniem z poplątaniem. To jest to po prostu zestaw pytań. Zestaw pytań, i to nie są tezy do wygłaszania, tylko jakiś teren do zbadania. No istotne mi się wydaje też to, co w samym zakończeniu ujmujesz jako jedną z podstawowych funkcji tej książki, a zarazem jedną z takich podstawowych perspektyw, którą starasz się wypracować w swoim myśleniu, czyli odróżnianie tego, co jest, od tego, co być powinno. Nam się to miesza bardzo intensywnie, zwłaszcza w różnych podejściach takich silnie upolitycznionych czy silnie uideologicznionych. Współcześnie taki rodzaj właśnie normatywnego patrzenia na wszystko i oceniania, czy coś jest dobre, czy jest złe, przysłania trochę
fenomenologiczny opis rozumiany jako po prostu przyglądanie się temu, jak rzeczywistość wygląda, bez okularów normatywności, bez naszych pragnień, fantazji, iluzji różnego rodzaju, które mają na celu to właściwie niczeańskie bardzo, co teraz mówię, mają na celu właśnie odsunięcie od siebie tej przerażającej strony istnienia i życia. I tutaj też w tym między innymi tekście o Disco Polo to bardzo wyraźnie jest widoczne, bo polemizujesz właśnie z takim podejściem, w którym uznaje się a priori Disco Polo za coś gorszego, coś głupiego, prymitywnego, kiczowatego, tylko starasz się zrozumieć, co stoi za ogromną popularnością tego gatunku muzycznego czy subgatunku muzycznego. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo rzecz jasna oczywiście też pewną dynamikę tego napięcia pomiędzy tym, co wysokie, a co niskie, tym, co wynoszone i poważane, a tym, co pogardzane, tym, co traktowane z góry, a tym, co właśnie uznawane za swoje, pokazujesz pewną dialektykę nawet tego, tych kategorii, tych pozycji w kulturze. No ale przede wszystkim próbujesz z tego Disco Polo wydobyć coś, co właśnie stanowi o fenomenie tego zjawiska. Pozwolisz, że zacytuję fragment z tego tekstu, dobrze? Okay. Dlaczego nie można o tym pisać? Dlaczego cała ta gigantyczna pozycja kultury popularnej jest poza obiegiem? Najpierw dlatego, że zainteresowani kulturą wysoką nie interesują się jej kontrapunktem. W ten sposób, karykaturalnie rzecz ujmując, to kim jesteś zależy od tego, jakiej muzyki słuchasz. Muzyka najbardziej buduje grupowe tożsamości, bo dociera bezpośrednio do wnętrza człowieka. Inaczej niż wzrok, który tworzy zewnętrzność, nie widzimy przecież nawet czubka własnego nosa. Co pijesz, to też decyduje. Wino, piwo czy wódka. Co jesz, gdzie jesz, jak się ubierasz. Te wszystkie znaki przynależności są albo naturalne i spontaniczne, albo wygenerowane w kontrze przeciwko, by zaznaczyć swoją obecność na odpowiedniej półce. Oto bycie w porównaniu, resentyment, główna oznaka ostatniego człowieka, który przed sobą i światem udaje. Udawaniem zajęty, porównywaniem przejęty, niewiele rozumie, jeszcze mniej widzi, głuchy na świat, na rzeczy, na ludzi. Takie złośliwe. Troszkę tak, ale zadziorne, ale też po prostu myślę trafnie punktujące pewne tak, charakterystyczne procesy mentalne. Jeden z aspektów to jest właśnie to wpisywanie się w grupę społeczną. W Polsce być może jest to bardziej intensywne niż w krajach, w których ludzie się od setek lat rodzą w jakichś rodzinach, czy to burżuazyjnych, czy chłopskich, czy tak dalej. To rozwarstwienie jest bardziej naturalne. Więc, no ale to jest jedna kwestia. No, najzwyczajniej w świecie warto nam się zastanowić nad tym, właśnie o tym, co mówiłeś na początku, o tym ilością wydawanych wewnętrznie rozkazów i zakazów rzeczywistości. To ma być takie, to ma być takie, to ma być takie. Ten dom jest krzywy, to lustro za duże, to za małe, ten się krzywo uśmiecha. Ten, co on założył na siebie. To są wszystko zdania rozkazujące. Możemy też wydawać takie setki poleceń sobie samemu. A jak to krzywo stanąłem, a jak tutaj spojrzałem, a to czemu tam nie poszedłem, a czemu tu poszedłem. Czemu tego nie zrobiłem? Krótko mówiąc, no, trzeba to skonstatować, jaka jest ilość różnego rodzaju dyrektyw, które właściwie to, co jest, to nie istnieje dla nas w naszym doświadczeniu, tylko to, co powinno być lub czego nie powinno być, czyli te rozkazy. To samo podejście możemy mieć właśnie do Disco Polo, że to nie powinno, to tak nie może być. Czemu ludzie nie mają słuchać sobie tej muzyki, jak im pasuje? Czemu nie może być tak, że to się pojawia w różnych dyskusjach. Ostatnio uczestniczyłem w takich dyskusjach na temat tego, komu smakuje jaki alkohol. Szampany na przykład. Jednym taki smakuje, drugi taki. A czy nie może być tak, że szampan, który kogoś obrzydza, uważa się za najohydniejszy, gorszy niż w supermarkecie, dla innego jest smaczny.
Wiesz, to jest ten układ tutaj tych ustaw. Chodzi ci o to, czy po prostu nie można uznać, że tak jest i nie robić z tego wielkiej sprawy, jak rozumiem. Tak, no po prostu ludziom faktycznie różne rzeczy smakują. I w związku z tym, no, to jest oczywiście kłopotliwe dla marketingu, bo wtedy nie ma wielkich win i słabych win, tylko różne podniebienia. No oczywiście tak. Nie jest to wyprodukowane. To psuje całą tę mitologię. Marketing niszczy. To są miliardy, w produkcji szampanu to są miliardy euro, bo się wytwarza ten gust tego szampana, który dobrze smakuje. Ten właśnie smakujący dobrze szampan, no to jest ten, który płacimy. Podobnie jest w muzyce, no i tutaj w Polsce to jest taki szczegółowy przykład disco polo. A przecież ludzie tak jak w smak, w usta, no usta to jest prostsze i węch, ale układ ten wrażliwości na muzykę troszkę jest kulturowo podciągnięty, w tym sensie, że ludzie się w czymś tam wychowują. Smaki też przecież troszeczkę wychowują ludzie sobie przez to, co jedzą w dzieciństwie, to pewne predylekcje im to generuje. Nie jesteśmy czystymi zwierzętami, jeśli w ogóle istnieje coś takiego jak czyste zwierzę, niekulturowe, bez obyczajów, bez nawyków, to raczej nie. Więc tutaj te predylekcje, i to jest gigantyczny problem, tak jak tutaj poszerzyłem temat, całej kultury, nie tylko polskiej, ale na całym świecie, że się słucha pewnych rzeczy, się mówi pewne rzeczy, się pewne książki czyta, pewną muzykę się słucha, dzięki któremu się jest kulturalnym i tak dalej. Z tego przecież kpiono zawsze, więc to ja tego nie wymyśliłem. O tym w różnych kontekstach mówiono. Natomiast to, co jest jeszcze, ja to przedstawiłem w tym wprowadzeniu na początku tego tekstu, cytat z Bronisława Łagowskiego. Mianowicie, gdy chcesz na człowieka wpływać, gdy chcesz jakby uczynić go całkowicie zależnym od siebie, czyli mówimy o dyskursie przemocowym, bardzo modny w XX wieku, do dziś jest bardzo modny dyskurs przemocowy, manipulacyjny, który ustawia ludzi w pewnych rolach. Dziś to najbardziej będzie w odniesieniu do mniejszości seksualnych i tak dalej. Więc jeśli chcesz używać takiego, tak uporządkować sobie człowieka, uczynić go właśnie tak zindoktrynowanym, zakwestionuj najpierw w sposób możliwie autorytatywny, tu cytuję, tej osoby smak estetyczny, gust. Krótko mówiąc, z tego tekstu wynika, że gust, smak jest jedną z rzeczy najbardziej intymnych i delikatnych w człowieku, takich wrażliwych. On po prostu to lubi, tego nie lubi. I mamy gigantyczną presję na to, co się lubi, czego się nie lubi. Co się je, czego się nie je, co się słucha, czego się nie słucha. I to znów, umówmy się, ta presja jest taka, no, ona jest mieszanina tych towarzyskich układów, ale też dziś tym operuje ten wielki kapitał. On wytwarza gusty i to, co się lubi, przez reklamę i marketing, żeby sprzedawać te towary. Tak jest normalizowane. Mamy jeden typ urody kobiecej, mamy jeden typ właśnie smaku wina, smaku szampana, jeden typ muzyki albo kilka typów bardzo zbliżonych. A jeśli coś odstaje, czyli na przykład, no bo czym razi disco polo? Siermiężność, swojskość? No, nie wiem, bo to mnie to nie razi. To znaczy muzyki popularnej z takimi prostymi tekstami, czy to będzie rockowa, czy rapowa, czy francuski rap, czy jakiś inny, no to tego jest po prostu 99% w różnych stylach. To nie jest tak, że tam jest jakieś tam są filozofie wielkie. No w zasadzie w każdej kulturze narodowej, tak to nazwijmy, jakieś odpowiedniki tego disco polo istnieją. One są mniej lub bardziej podobne do tego polskiego, ale no, mamy to właściwie wszędzie. No właśnie. Myśmy w historii muzykologii przeszli, czyli muzykologia przeszła taki etap, w którym pochylała się z uwagą, z troską i z miłością nad folklorem.
Chociaż przecież to są prymitywne zaśpiewki kurpiowskie i góralskie. Ale coś było na początku XX wieku, nie wiem, czy to Chopin wpłynął, że grał te mazurki i tedy, że to uszlachetnił, że to uznano za dziedzictwo kultury kurpiowskie, takie siakie. I teraz, no ale przecież historia się, no, nie skończyła się na muzyce góralskiej czy ludowych przyśpiewkach z jakiegoś regionu Polski, czy powiedzmy z Szwajcarii, czy południowej Niemiec, Bawarii. Więc dziś też niestety, no właśnie już w ramach przemysłu muzycznego, czyli komercjalizowane, też właśnie są różnego rodzaju ludowe przyśpiewki. One są z podkładem w disco polo, w przypadku disco polo jest ten podkład rytmiczny, charakterystyczny dla muzyki disco, jak Bony M było. Gdyby zdjąć ten podkład, żeby przyjrzeć się tym tekstom, żeby zobaczyć te melodie, no to mamy to samo, co śpiewała Kolorowej Jarmarki, no to jest też tak samo wyszukany tekst, mniej więcej jak Ona patrzy na mnie, Maryla Rodowicz, Krawczyk i tak dalej. To są wszystko jakby przeróbki tego samego, proste teksty. Pretensja pod tytułem, że każdy tekst popularnej piosenki ma mieć wartość traktatu Heideggera, to jest po prostu jakaś aberracja. No ale to jest właśnie to narzędzie dystynkcji, to narzędzie dyscyplinowania. Tak, i dyscyplinowania, i tworzenia hierarchii, i właśnie takiego wywyższania się. Zresztą w obie strony często ta relacja zachodzi. To znaczy często też ludzie, którzy słuchają tego rodzaju muzyki, czują się pod wieloma względami lepsi od tych, którzy słuchają muzyki, nie wiem, klasycznej na przykład, i postrzegają ich jako dumnych przedstawicieli elity samozwańczej, która właśnie jakimiś naprawdę mało porywającymi dźwiękami się egzaltuje. Natomiast w drugą stronę jest właśnie przekonanie, że oto mamy do czynienia z czymś prymitywnym, beznadziejnym i niskim. I myślę, że w ogóle w polskim społeczeństwie, którym te hierarchie i ta nieustanna gra o prestiż jest czymś, co jest niezwykle ważne, no to dosłownie wszystko może służyć za asumpt do tego, żeby poczuć się lepiej i zademonstrować, że się stoi wyżej od kogoś innego. I bardzo różnych używamy w polskim społeczeństwie sposobów i metod, żeby innym pokazać, żeby sobie nie myśleli przypadkiem. No tak, właśnie to jest ten moment właśnie pokazywania siebie, demonstracji siebie, swojej siły, znaczenia potęgi. To jest właściwie element taki animalistyczny, więc naturalny. Moja postawa jest taka obserwacyjna, to znaczy ja bym chciał przyglądać się temu, nie dawać wskazówek, jak powinno być, że nie należy tak, tylko tak, a nie należy tak do disco polo podchodzić, tylko tak, nie należy tak podchodzić do tych, tylko tak. Tutaj ten element wskazówek, rozkazów czy moralizowania ja bym zawiesił jako jałowy, no bo to właśnie wchodzimy do tego samego klubu, tylko wektory są inne, że należy tak lub nie należy tak. Jakąś wskazywką jest właśnie ten, co jest trudne niekiedy, no to jest aż smutne, to, że w naszej kulturze ludzie są tak ćwiczeni, że nie mają już własnego gustu, nie wiedzą, co lubią, co nie lubią. A i pójście w tym kierunku, że z jednej strony masz prawo do własnego gustu muzycznego, czy kulinarnego, teatralnego, filmowego, że to jest jakby powiedzieć, no to jest twoja radość, to jest twoja zabawa. Po co to ma kogoś, ciebie to ma cieszyć, ale co ciebie cieszy, co ci daje radość? Tutaj w tym kierunku bym pytał, tak jak z tym szampanem, tak jak z winem, czy z jakimś czymkolwiek, i nikt tego nie lubi, a ten to uwielbia. No, społecznie, czyli w takiej szerszej masie, no byśmy mieli taką mniejszą jakby urawniłowkę. To się nie da sprzedawać tego, bo sprzedawca, marketingowiec, no nie jest w stanie wyczuć, co akurat tam komuś pracuje, więc pasuje. To jest więc takie, no nie wiem, czy utopijne,
Ale czemu o tym nie mówić, że ludzie mają prawo do własnego gustu i nie muszą być z tego powodu zawstydzani. Są tacy nawet, i tu cię, Tomaszu, przerażę, którzy lubią poezję nijakiego Wojtyły Karola. Są tacy. To prawda. I szanujemy to. Szanujemy autentycznie to. Lubią. I ich wzrusza. No a są tacy, którzy sobie na nim ujeżdżają, jakby były ogólnoświatowe kryteria poprawności poetyckiej. No tak. Oczywiście jakieś kryteria są. Nie chcemy tutaj powiedzieć, myślę, że znosimy całkowicie wszelkie hierarchie i że jakiekolwiek wartościowanie jest złe, no bo też trudno by było się osunąć w taki postmodernizm radykalny. Nie? Wartościowanie jest spontaniczne, nie da się go uniknąć. To, co ja proponuję, to przyglądać się temu, jak ludzie spontanicznie wartościują. To znaczy, ja nie chcę nikomu zakazywać, jak on chce wartościować, mówić, że disco polo to jest szajs. No to dobrze, ma do tego prawo, bo tak mu to smakuje. Ale z drugiej strony, jeśli by się wysilił, to mógłby też zobaczyć, że komuś to może smakować. Nie, ja wiesz co, raczej miałem na myśli to, że no, mamy do wyboru albo rzeczywiście pójść w taki rodzaj pełnego relatywizmu, nazwijmy to, i powiedzieć, że w zasadzie są różne gusta i to jest wszystko jedno i to samo. Te dyskursy, mówiąc innymi słowy, są na równym poziomie i nie ma żadnych kryteriów, żadnej siatki pojęciowej czy żadnej hierarchii, w którą by można wpisać na przykład disco polo z jednej strony, a z drugiej strony, nie wiem, zespół, co tam by można było, nie wiem, no. No Krzysztof, jakiś bardzo, dajmy na to. No powiedzmy, że Krzysztof. Krzysztof tutaj się łatwo podsuwa sam. Że Krzysztof Penderecki, ale powiedzmy, że można by było porównać przy pomocy tej siatki, czy że wpisać w jakąś hierarchię, nie wiem, zespół Bayerful i zespół Pink Floyd. I że nie chcemy powiedzieć, mam wrażenie, że zespół Pink Floyd i zespół Bayerful to są zespoły na tym samym poziomie, po prostu każdy lubi coś innego. No obiektywnie rzecz biorąc, zespół Pink Floyd jednak muzycznie jest zdecydowanie dalece bardziej rozwinięty aniżeli zespół Bayerful, mówiąc oględnie. Natomiast to nie musi być od razu podstawa do tego, żeby w sposób pogardliwy czy w sposób wyższościowy traktować tych, którym podoba się Bayerful, tylko dlatego, że nie trafia do nich zespół Pink Floyd. No to jest bardzo cienka tutaj oczywiście cienki lód, po którym teraz stąpamy, ale też chodzi mi o to, że nie możemy chyba do końca tych właśnie jakichś tam obiektywnych kryteriów oceny danego utworu muzycznego albo danego utworu literackiego zatracić. W tym sensie poezja Petrarki, a poezja Karola Wojtyły, no to są jednak teksty, które podlegają pewnej analizie, pewnej ocenie, pewnemu też wartościowaniu. One mają pewne miejsce w historii literatury na przykład, a historia literatury to też jest oczywiście siłą rzeczy dyscyplina jakoś hierarchizująca ważność tych tekstów, ich oddziaływanie, ich, nie wiem, nowatorski charakter, etc., etc. Tak, tutaj no tak zaproponowałeś takie bardzo normatywne podejście w rozróżnianiu, później troszeczkę to złagodziłeś w tej swojej wypowiedzi. To jest oczywiście niezwykle ciekawy temat do zbadania, w jaki sposób normatywność się kształtuje, bo właśnie trzeba by znaleźć, rozróżnić to, co jest predylekcją, od jakiejś takiej wspólnej płaszczyzny, w sensie tego, co jest nienaruszalne przy tych wytworach różnego rodzaju. Na pewno, jeśli mówimy o posiłkach. No przepraszam, że mówię, bo to jest prostszy przykład, bo to tak samo działa jak muzyka. To po prostu dobrze. Tam posiłki to świetny przykład. O posiłkach, no to naprawdę no są takie posiłki, o których ty jakbyś, które jedzą, nie wiem, ludy z innych, no po prostu dla nas to byłoby obrzydlistwo. No. Mamy tak wyrobiony gust.
jest jakieś kryterium wspólne, gdy mówimy o jedzeniu, że na przykład nie jest zepsute, w sensie poprawnie z jakimiś, czyli można minimalne normy dla posiłków, dla jedzenia, dla wina, dla alkoholi stworzyć, nie zepsute, nie trujące. Dla Bayer Full i dla Pink Floyda na pewno taką normą wspólną jest to, że jak grają, to nie zwalniają, to znaczy trzymają rytm. Czy elementarne zasady muzyczne, na przykład nie fałszuje człowiek. I Bayer Full to spełnia, chyba, ja nie jestem fachowcem, ale... No troszkę jesteś, masz edukację muzyczną za sobą. No tak, ale nie żebym znał dyskografię całego Bayer Fulla, może gdzieś tam fałszują na jakichś koncertach, ale generalnie oni się trzymają w takich normach wykształcenia muzycznego, tak jak, nie wiem, kucharz zrobi poprawnie, lepsze lub gorsze, zależy co komu smakuje. Więc dla poezji być może, czy też dla literatury, dla muzyki być może to istnieją jakieś takie minima. Natomiast istnieje też, jakby to powiedzieć, to jest zamknięte koło, to znaczy my jesteśmy, odbieramy poezję Petrarki, bo jesteśmy przygotowani do jej odbioru przez nasze wykształcenie, które to wykształcenie polega na tym, że czytamy poezję Petrarki. Od dzieciństwa, czy tam młodości, musimy kończyć szkoły, licea klasyczne, żeby to odbierać i tak dalej. Więc to zamknięte koło. Tak jak, nie wiem, gotyś od dzieciństwa jest w krajach Dalekiego Wschodu nauczony jeść pewne pokarmy, no to on w tym zamkniętym kole tej kuchni sobie funkcjonuje i on to je. Jeśli ktoś od dzieciństwa nie jest w tym wykształcony, bo jest w Polsce i ma śledzia i ziemniaka i coś tam, cokolwiek by było, chociaż to już kuchnia polska już nie jest dominująca w Polsce, to po prostu no, to jest taki element, to znaczy wielka sztuka potrzebuje, w jakiejś kulturze oczywiście wielka sztuka, potrzebuje jakichś odbiorców, ich gustów, a ich gusta są wykształcone na tej sztuce wielkiej. To jest takie no, jak koło hermeneutyczne po prostu. Grupa odbiorców jest wykształcona na tym przedmiocie i ona doskonali ten przedmiot, czyli w ramach architektury greckiej właśnie wykształcono i udoskonalono proporcje, także się bardzo podoba wszystkim i nam wychowanym na tej architekturze. Ale do czego nam się podobają te proporcje? No są różne odpowiedzi, ale między innymi dlatego, że one są cały czas nośne, to znaczy w tym sensie, że także w Europie miasta budowane w średniowieczu i w nowożytności zachowują tą proporcję, więc nam się od dziecka pokazuje, co jest ładne i my to widzimy jako ładne, jeśli uczymy tego. Jesteśmy takim, no takim, taką, krótko mówiąc, ja bym więcej relatywizmu albo przynajmniej procesów wprowadził do tego, natomiast unikałbym ontologizowania kategorii estetycznych, że to są jakieś takie kryteria obiektywne, że to jest lepsze, to jest gorsze. Także Pink Floyd z muzyką disco-polo bym porównywał, ale nie ontologizował, bo naprawdę są wykształceni na tym guście. Są tacy, którym to kiedyś się spodobało, usłyszeli pierwszy raz, mając, nie wiem, 9 lat, dźwięki Pink Floydów i ich to poruszyło i to poruszenie w nich gra. I wracają do tej muzyki i słuchają jej i mają te teksty, są z tego pokolenia, czy to wojny wietnamskiej, czy to, i to ich dalej rusza. Tam jest gigantyczny konglomerat rzeczy, które przyciągają własnych predylekcji, doświadczeń od dzieciństwa. I coś takiego jest prawdopodobnie u odbiorców disco polo, więc widziałbym taką złożoność tego, natomiast mówienie o wyższości muzyki jakiejś nad czymś Słowackiego, nad tym, to jest kłopotliwe, dlatego że no, ono no, musiałoby mieć jakieś podstawy. To jest przekonanie kulturowe. No i rzeczywiście są przekonania kulturowe o wyższości czegoś, naszych wytworów. One się uniwersalizują w cywilizacji. Cywilizacje mówią o sobie, że są wyższe od innych. Cywilizacja grecka, od barbarzyńców, rzymska i tak dalej.
dziś cywilizacja brytyjska czy anglosaska, no, wcześniej francuska, do dziś to pokutuje, uważają, że te wytwory, które im się podobają przecież, czyli ich pałace, ich przemysł i tak dalej, ich Rolls Royce, że to jest coś takiego, czego nie ma na świecie, wszyscy od nas się muszą uczyć. Więc to się wszystko miele w własnym sosie i tam też można wrzucić do tego worka muzykę, no przepraszam, także Pink Floydów i innych. I że to Pink Floydy się muszą podobać, no nie ma wyjścia. W Afryce co prawda troszkę niby inna muzyka, ale tak naprawdę to obiektywnie rzecz biorąc Pink Floydowie, to jednak wobec tamtych przygrywajek afrykańskich, to jednak to jest jedna różnica skali. To jest kulturowe. No i krótko mówiąc, można tak pomyśleć, ja nie chcę się przy tym upierać, ale można też o tym pomyśleć. Ja nie mam skłonności tak myśleć, bo widzę w tym duże pole do nadużyć, ale też można pomyśleć o tym, że to jest pewien rodzaj imperializmu kulturowego. Właśnie tej. No niewątpliwie, tak, oczywiście, znaczy pewnym niezbywalnym elementem imperializmu w ogóle był imperializm kulturowy, a narzędziem imperializmu kulturowego były właśnie tego rodzaju hierarchizacje. Także to moim zdaniem to naprawdę, tutaj bym chciał jakby się zastrzec, to naprawdę no, nie rozstrzyga o wartości muzyki, sztuki, także w świecie imperialnym, głównie cywilizacja powstawała się w świecie imperialnym, więc to jest takie masło maślane. No ale ten aspekt też można zobaczyć, że tam w tej dominującej właśnie opowieści kulturowej, cywilizacyjnej, rzymskiej czy greckiej, reszta wypada kiepsko, no bo tak to jest ustawiona ta zabawa. No ale to, co ja mogę i co ja chcę, tylko opowiedzieć o tym, pokazać, że to tak działa, że zawsze kij ma dwa końce, że z jednej strony wytworzymy wspaniałe dzieło, a z drugiej strony inne zaczynają wypadać blada, a wytworzymy modę na jakieś pokarmy, no to inne przestają smakować i nie wiem, i czekajmy tylko na to, aż ludzie w Afryce będą chodzić do McDonalda i żywić się tymi rzeczami, które zostały uznane za truciznę ostatnio. Jeden z słynnych restauratorów wygrał proces z McDonaldem, że właśnie to jest trujące jedzenie. Więc no to po prostu zobaczenie złożoności, nie dawanie dyrektyw, czyli rozstrzygnięć ostatecznych, tylko mówiąc, ideologowie powiedzą tak: Pink Floyd to jest imperializm kulturowy, koniec, nienawidzę Pink Floydów. To jest synonim głupoty. Ale nie zauważanie tego, w jaki sposób te także wielkie, potężne rzeczy cywilizacyjne powstają, że one powstają właśnie że na przykład ich nawet niezachcianym, nieintencjonalnym skutkiem jest zlekceważenie lokalności. Powstaje wielka muzyka klasyczna. Niechcianym skutkiem jest pokazanie siermiężności, powiedzmy. Jeśli mamy w XVII wieku muzykę taką salonową, elegancką, klasyczną, no to jak to zestawimy z ludowymi prześpiewkami, no to jakby widać różnicę, że te ludowe prześpiewki są siermiężne, tak można by powiedzieć. Takie pokrzykiwane i w ogóle przytupywane i coś tam. Więc gdy to widzimy z eleganckim tańcem, nie wiem, pań w Wersalu, no to widzimy tą różnicę. Teraz ta różnica tej stylizacji siebie w tych wyższych kulturach muzycznych i ubiorowych, no ona też jest, no umówmy się, w pewnym kontraście, że pospólstwo tak chodzi, a ja tak bardziej elegancko. Pospólstwo tak się ubiera, a ja tak bardziej, pospólstwo czapkę między nogi się kłania, a ja elegancko podaję rękę. Więc to jest wszystko w interakcji, tak jak to było u Gombrowicza, że Ferdy Durkę, że ten miał swojego parobka i dzięki parobkowi on był, wiedział, że kim jest. Tylko w interakcji też tego typu powstają zjawiska kulturowe. Ja nie mam, tak jak mówiłem już, nie mam skłonności do oceniania tego, tylko raczej obserwacji, jak to działa. Jeśli bym coś sugerował, to jednak bym
pozwolił ludziom bardziej, i tutaj byłoby jednak zdanie rozkazujące w sensie jakiejś sugestii, bardziej bym przyzwolił ludziom na posiadanie własnego gustu. I rozumiem głosy protestu, że przecież trzeba ludzi wychowywać do lepszych rzeczy niż do gorszych. No ale troszeczkę może tej opresji kulturowej bym zdjął i dał ludziom prawo do posiadania własnego sądu, bo to jest gust estetyczny czy też smakowy, ale później jest też zdolność do prawo do posiadania własnego zdania, czyli prawo do posiadania, do bycia w błędzie. To jest bardzo ważne prawo. Do zdolności wypowiadania tego, żeby nie być natychmiast zlinczowanym. To oczywiście teraz nie dotyczy sfery publicznej, która jest w ogóle taką wielką szczujnią nadawania jednych na drugich, ale w jakichś może nawet prywatnym świecie, wśród ludzi, którzy są sobie bliscy, żeby oni mogli powiedzieć, co im chodzi po głowie. No nie wiem, żona wobec męża, żeby mogła powiedzieć, co tam jej chodzi po głowie, a nie bała się, że ją zaraz wyśmieje. A ona przecież ma, i mówmy w drugą stronę, mąż, żeby mógł powiedzieć, chociaż tutaj, że tak powiem, za... Nieznany dzwoniący. Chociaż tutaj, że tak powiem, może to jest rzadszy przypadek, bo ten dominacja męska w związkach pewnie jest czymś bardziej dalej standardowym, żeby dziecko mogło powiedzieć, krótko mówiąc, nie wyśmiewanie tego, że ktoś czegoś nie wie. No, po prostu można, wypowiedzenie czegoś nieprawdziwego jest jedyną drogą do korekty, do ustalenia, jak jest i tak dalej. A jak ludzie boją się, to także dotyczy systemu edukacji. Jeśli w klasie ludzie boją się powiedzieć, co myślą, albo zadać głupie pytanie tak zwane, bo są wyszydzani, i to wcale niekoniecznie muszą być ci źli koledzy z klasy, złośliwcy i mobbing klasowy, ale to mogą być nauczyciele zupełnie spokojnie, no to wtedy ci ludzie nie rozwijają się. To znaczy oni się muszą zamknąć, pewne rzeczy nie pytać. I mogą być takie kuriozalne rzeczy, że nie wiem, ponieważ w pierwszym klasie liceum nie zadałem pytanie o coś z matematyki, to do 3 lata udawałem, że rozumiem i zdałem maturę z matematyki, a ja w ogóle nie wiem, o co tam chodzi. Tylko się wyuczyłem. Tak też niestety może być. Potwierdzam, oczywiście tutaj się otwiera cały rozległy nowy obszar do rozmowy. Na pewno do niej jeszcze wrócimy. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I oczywiście raz jeszcze Państwu rekomenduję najnowszą książkę Tadeusza Bartosia, Upadek niemożliwy, eseje filozoficzne. To jest książka, która się właśnie ukazała nakładem wydawnictwa Pasaże. O Disco Polo i nie tylko można tam poczytać, no i właśnie pootwierać sobie różne zamknięte układy w głowie i może wyjść trochę z tej wszechobecnej normatywności, czego i Państwu i sobie oczywiście życzę. No i zapraszam na kolejne odsłony Skądinąd. Do usłyszenia. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać Skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl/Skandinad. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środy
i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony Górskiej-Kotca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu Skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.